Porozmawiamy o profilaktyce, bo to super, że ubezpieczenia pomagają w dostarczaniu środków czy organizacji leczenia, kiedy już jest bardzo źle, ale możemy też zrobić jako branża całkiem sporo, żeby wcale nie było źle. I korzystają wtedy wszyscy i pracodawcy, nie mają absencji, mają zdrowych, pełnych energii i wigoru pracowników. Korzystają pracownicy, bo są zdrowi, no i korzystają agenci i brokerzy, którzy doradzają, jak to zdrowie zachować. Dzień dobry, moi drodzy, witam serdecznie w programie Ubezpieczeniowy Live. Tutaj Aleksandra Wysocka, redaktorka naczelna Gazety Ubezpieczeniowej, a prywatnie wielka fanka profilaktyki. Jeżeli wy też wierzycie w profilaktykę, to proszę o kciuki w górę. To punkt pierwszy. Patrzę, czy tu mnie widać, czy mnie słychać. O, widzę, że jest. Dajcie znać, że jesteście i jeżeli tematyka ubezpieczeń zdrowotnych to jest coś Wam bliskiego, to również prosimy o kciuki w górę, czy jesteście na YouTubie, czy na LinkedInie, czy na Facebooku oczywiście też. Moi drodzy, mamy dla Was prezentację pełną danych, pełną konkretów i żeby ją dostać, trzeba wpisać w komentarzu profilaktyka, tak? Profilaktyka, tam widzicie, jeździ taki banerek i tam jest to hasło i jak zaczniecie wpisywać profilaktyka, to materiały będą do Was wędrować. Na Facebooku wyślę je nasz bot, na YouTubie dostaniecie link do pobrania, a na LinkedInie dostaniecie prezentację po zakończeniu programu. Witam Zbigniewa, witam Artura, Bartosza, tak, Andrzeja oczywiście, Coverdaya też bardzo witam, oczywiście też witam Iwonę i wszystkich agentów, agentki, brokerów, brokerki i innych ubezpieczeniowców zainteresowanych tematyką zdrowia, dzisiaj przede wszystkim w zakładach pracy, a moją gościnią specjalną, która tam siedzi i się denerwuję, bardzo, bardzo pracowała nad prezentacją, żeby było wszystko solidnie, żeby dane były aktualne, żeby to było poukładane zgodnie z logiką, przyczyną i skutkiem. Kasia zaraz z Saltu z ubezpieczenia, ale tu pełna tytulatura, Katarzyna Nalazek-Pechcin, regionalna kierowniczka sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych w firmie Saltus Ubezpieczenia, a prywatnie też po prostu, no nie maniaszka, bo to jest takie też już chorobowe słowo, ale po prostu pasjonatka zdrowia, edukacji i dobrych ubezpieczeń. Kasiu, jesteś z nami? Tak, jak najbardziej. Witam wszystkich serdecznie, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że znaleźliście Państwo czas, żeby dzisiaj się z nami zobaczyć. Moi drodzy, ponieważ Kasia jest osobą ambitną i przygotowała naprawdę pełną treści prezentację, to zaraz już przejdziemy tutaj do konkretów. Widzę, że wpisujecie w komentarzach profilaktyka bardzo, bardzo słusznie i z ogłoszeń jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, bo Salto z ubezpieczenia i ja też mamy dla Was pewne upominki, tylko te upominki spłyną do tych, którzy będą uważnie oglądać prezentację Kasi i tam będą takie trzy bardzo istotne momenty. Pojawią się pytania konkursowe, no i wtedy będzie troszkę konkurs na szybkość, więc bądźcie czujni. Pojawi się pytanie, piszcie odpowiedź w komentarzu po pewnej tam chwili, żeby dać czas jednak na pewną refleksję. Kasia poda odpowiedź i pierwsze dwie osoby, które odpowiedzą na każde z tych trzech pytań, dostaną od Saltusa upominek. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, że wy możecie już sobie pobierać prezentację, żeby tam móc ściągać w razie czego, tak? Czyli piszcie profilaktyka. Kasiu, ja znikam, w razie czego tutaj czuwam, jestem, będę się pojawiała, zostawiam Cię z Twoją prezentacją, z naszą doskonałą widownią i co, do dzieła. Jeszcze raz dzień dobry wszystkim. Dzisiaj będę opowiadać o Saltusie, będę opowiadać o pracowniczych programach profilaktycznych. Będę mówiła także o tym, na jakiej podstawie, na jakich kryteriach wybieramy dobre ubezpieczenie zdrowotne. Mam nadzieję, że ta prezentacja i ten początek jest już widoczny. Także przejdę już do kolejnego slajdu. Na co powinniśmy zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia grupowego zdrowotnego? Tutaj wymieniłam kilka czynników, ale moim zdaniem one wszystkie tak naprawdę wpływają na jakość danego ubezpieczenia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Na to, czy jest to towarzystwo ubezpieczeniowe, czy jest to provider medyczny. Jaką mamy umowę, jakie mamy warunki ogólne, bo warunki w umowie są inne niż w warunkach ogólnych. Jakie prawa ma klient? Ja zawsze twierdziłam,
że jeśli chodzi o warunki ogólne czy warunki umowy, najważniejsze jest to, co nam jako klientowi wolno, a czego nam nie wolno, co możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić i na ile te warunki dla nas są korzystne. Także to jest pierwszy element. Kolejny to jest lista placówek w określonej lokalizacji, liczba i rodzaje prowajderów medycznych. Czy mamy jednego dostawcę, czy mamy wielu dostawców? No bo wiadomo, jeżeli mamy tylko jednego dostawcę i u tego dostawcy nie będzie dostępu do jakiegoś specjalisty, to po prostu go nie będzie. Jeżeli mamy wielu dostawców medycznych, to jeżeli u jednego nie będzie, to będzie to dostępne u innego. Liczba i rodzaj lekarzy, specjalistów i konstrukcja samego ubezpieczenia. W całej prezentacji, w całym naszym spotkaniu będę podkreślać, jak ważna jest konstrukcja ubezpieczenia i jak ważny jest dobór lekarzy i badań do konkretnego zakresu. Także za chwilę jeszcze pokażę na konkretnym przykładzie, jak to wygląda. Liczba i badań, które ci specjaliści mogą zlecać. Bo często spotykam się z tym, że klient ma iluś specjalistów, natomiast za tymi specjalistami nie idą żadne konkretne badania. Rodzaj i zakres badań, rodzaj i zakres działań umów dodatkowych. Medycyna pracy, czy to jest podstawa, czy jest to pełen zakres? Podstawa to są tylko podstawowe badania, czyli badania okresowe i wstępne. Natomiast pełna medycyna pracy to jest także PPP. Ale o tym będę mówiła za chwilę. No i ostatnim elementem jest składka, natomiast pytanie tak naprawdę, ja chciałam tą składkę pominąć, bo ona jest wypadkową. Jeżeli wszystkie elementy są spełnione, to składka jest wynikiem tych wszystkich elementów. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Saltus? Jesteśmy Polskim Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, 28 lat na rynku, specjalizujemy się w ubezpieczeniach zdrowotnych i za to dostaliśmy te wszystkie piękne nagrody. Mamy ponad 1 000 000 ubezpieczonych klientów. Mamy chyba w tej chwili obecnie największą liczbę placówek ubezpieczeniowych na całym rynku i to jest ponad 4470 placówek wszystkich dostawców, czyli i Polmed, i Enelmed, i Luxmed, i Damiana poza Medicoverem. Jeśli chodzi o konstrukcję, tu nie chodzi mi o samą zasadę i ilość naszych pakietów i badań, to pokazuję po to, żeby uświadomić Państwu, że nawet w najniższym naszym pakiecie, kiedy mamy najmniej specjalistów, do każdego specjalisty przypisane są konkretne badania, konkretne świadczenia. Także nie ma nawet najniższego pakietu, który by tylko miał dostęp do lekarzy, a nie miał dostępu do badań. Jeśli chodzi o zakres ubezpieczenia, to oczywiście jest to leczenie ambulatoryjne, ale tutaj podkreślam po raz kolejny, w każdym wariancie do lekarzy specjalistów dobrane są odpowiednie badania i zabiegi i świadczenia. Do tego oczywiście są odpowiednie umowy dodatkowe. Tu zwróciłabym uwagę na nasz zwrot kosztów, bo jest on wyjątkowy na rynku. I kolejnym rozwiązaniem, które musi umowa zawierać, to jest medycyna pracy, a także profilaktyczne programy pracownicze. Co to są pracownicze programy profilaktyczne, w skrócie nazywane PPP? Ustawa Medycyny Pracy powstała w 1997 roku i powiedziała wyraźnie, kochany pracodawco, jeżeli zrealizujesz, twoim obowiązkiem jest realizacja badań wstępnych, kontrolnych, okresowych i to robią wszyscy. Natomiast ustawodawca już w 1997 stwierdził, że to nie jest jedyny obowiązek pracodawcy. Pracodawca powinien zrobić wszystkie działania, pełną inicjatywę przejąć w realizacji i promocji zdrowia, czyli w krótkim podsumowaniu tak naprawdę powinien zrobić pełną profilaktykę, leczenie i rehabilitację, jeżeli do zachorowania może dojść ze względu na rodzaj lub charakter wykonywania pracy zawodowej. Żeby można było to zrealizować, muszą być spełnione wszystkie warunki, czyli musi mieć to związek z warunkami i charakterem pracy. Musi być to dobrane do wynikiem zagrożeń zawodowych. Musi wynikać ze struktury demograficznej pracowników. Musi wynikać z oceny stanu zdrowia i obejmować tylko pracowników, a nie członków rodzin. Każda profilaktyka musi być dobrana 1:1 do zagrożeń medycyny pracy, 1:1 do najczęstszej przyczyny zwolnień lekarskich. Tu mam akurat taki standardowy podział. Najczęściej chorujemy z powodu problemów z kręgosłupem, z powodu urazów, choroby układu oddechowego, problemy o charakterze onkologicznym. Każde zagrożenie, każde ryzyko
z medycyny pracy. Każde ryzyko przyczyny zwolnień lekarskich ma swoje odzwierciedlenie w naszej profilaktyce. Czyli jeżeli mamy zagrożenie chorobą onkologiczną, to mamy dwa programy o charakterze onkologicznej profilaktyki. Jeżeli mamy zagrożenia urazami, to mamy profilaktykę następstw urazów. Jeżeli mamy zagrożenie chorobami układu oddechowego, mamy profilaktykę układu oddechowego. Każda rzecz, tak jak w przypadku zakresów ambulatoryjnych, dobrana jest 1:1 do zagrożeń występujących w danym zakładzie pracy. Odpowiedź na pierwsze pytanie, jakie są najczęstsze zagrożenia zawodowe wynikające z pracy biurowej? Tutaj bym chciała, żebyście Państwo wpisali odpowiedzi swoje, natomiast w międzyczasie to chcę, żebyście tak naprawdę zamknęli teraz oczy i wyobrazili sobie siebie samych teraz, jak siedzicie przy komputerze, laptopie, smartfonie i oglądacie to moją prezentację tak naprawdę, z jakimi ryzykami macie do czynienia wy sami w tym momencie, tak? Czyli jedna rzecz, w jakiej jesteście pozycji i czy to wpływa na wasze zdrowie, jak obciążone lub nie są wasze oczy, jakie jeszcze inne ryzyka tak naprawdę mogą się pojawić, no bo domyślam się, że o godzinie 13 jesteśmy, w związku z tym jest to sytuacja, kiedy raczej jesteśmy w biurze, jeżeli pracujemy zdalnie, jesteśmy w domu, albo otaczają nas jakieś osoby, albo nie, jesteśmy w pomieszczeniu klimatyzowanym lub niekoniecznie, w związku z tym no, mamy do czynienia z dużą ilością bodźców, które wpływają na choroby tak naprawdę zawodowe, tak? Przez to, że siedzimy w określonej pozycji, że wpatrujemy się w monitor, że mamy jakieś ryzyko zawodowe obarczone, nasze obowiązki są obarczone jakimś ryzykiem, odpowiedzialnością, stresem, no to też wpływa na konkretne nasze organy i na konkretne problemy zdrowotne. I jakie są najczęstsze tutaj odpowiedzi? Olu, czy mamy już jakieś odpowiedzi? Ktoś już się pokusił? Mamy, ja je wyświetlę, ale bardzo cię proszę, Kasiu, żebyś mi się jeszcze wstrzymały z takim ogłoszeniem zwycięzców. W każdym razie Jakub pisze o zwyrodnieniach kręgosłupa. Okay. Ewa pisze o problemach kręgosłupa, nadgarstków, martwicach, choroby oczu, układ krążenia. Cały czas, moi drodzy, zachęcamy, wpisujcie, co może pójść nie tak zdrowotnie na skutek pracy biurowej. Jeszcze myślę, że ze dwie minutki dajmy naszym widzom. Wpisujcie, bardzo fajne nagrody od Saltusa dla Was czekają. Ja na chwilę znikam i tak za dwie minutki przy kolejnym wątku ogłosimy wyniki. Dobrze, bo ja bym chciała przejść do kolejnego slajdu, bo widzę, że czas strasznie pędzi, a ja mam jeszcze tyle rzeczy Wam do powiedzenia. No to jest argument, no dobrze, zatem liczymy sobie tak do 5, moi drodzy, ja troszkę jeszcze przedłużam, żeby dać Wam czas na pisanie, co może pójść nie tak. No i mamy tu spięte mięśnie, mamy wadę wzroku, mamy ból kręgosłupa. Dobrze, w takim razie myślę, że powolutku zamykamy przyjmowanie odpowiedzi i prośba do Ciebie, Kasiu, jaka odpowiedź jest prawidłowa? Okej. Przede wszystkim to są właśnie problemy z kręgosłupem i wady postawy. Później mamy problemy oddechowe i dla niektórych może być to zdziwienie, bo nie wszyscy pracujemy w środowisku, w których są pyły albo w jakiejś fabryce, natomiast wszyscy mamy do czynienia albo z klimatyzacją, albo z zasuchym powietrzem. Ja mogę powiedzieć o swoim mieszkaniu, u mnie jest za suche powietrze, dlatego co jakiś czas w trakcie prezentacji po prostu czasem mi się zdarza tracić głos i wynika to z tego, że nasze mieszkania no, nie są przygotowane do tego, żebyśmy w nich spędzali tyle czasu i żebyśmy wykonywali swoją pracę zawodową. Natomiast nie wiem, jak jest u Państwa w biurze czy w domu, natomiast no mówię, albo mamy klimatyzację w biurze, albo mamy klimatyzację w samochodzie, albo mamy zbyt suche powietrze, czasem zdarza się może, że mamy zbyt wilgotne powietrze, wszystko to wpływa na to, że mamy do czynienia z alergenami, patogenami. Choroby onkologiczne, co trzecia lub co szósta osoba w Polsce, bo to są różne statystyki, może zachorować na chorobę onkologiczną. W związku z tym zagrożeni jesteśmy wszyscy, jeżeli nie sami jesteśmy w grupie ryzyka, to znamy osoby, które w tej grupie ryzyka chcą i chcielibyśmy zrobić rzeczywiście tą profilaktykę, zanim takowa diagnoza nastąpi. Kolejna rzecz, choroby epidemiologiczne. Jeżeli siedzimy w open space, pracujemy z klientami, nie oszukujmy się, wszystkie osoby, które tutaj
tutaj są, pracują z klientami i mają do czynienia z dużą ilością ludzi w bezpośrednim kontakcie, każdy ten człowiek ma na sobie jakieś zarazki, bakterie, wirusy. W związku z tym mamy cały czas do czynienia z problemami o charakterze epidemiologicznym. Problemy ze wzrokiem, no wynikające z naszego rodzaju wykonywania pracy. Problemy z sercem, ja bym dodała jeszcze problemy właśnie stricte z głosem, bo uważam, że to jest nasze narzędzie pracy. Przejdźmy dalej. Jak budujemy programy profilaktyczne? Analizujemy zagrożenia występujące na stanowisku, analizujemy strukturę demograficzną i na podstawie tego z 11 PPP możemy zaproponować maksymalnie 10, ponieważ dwa programy onkologiczne nam się wykluczają, jeden jest szerszy, drugi jest węższy, natomiast na podstawie ryzyk, na podstawie sytuacji, na podstawie struktury i na podstawie możliwości finansowych pracodawcy dobieramy rozwiązanie, które spełnia wszystkie te elementy. Czyli mamy przykład, mamy firmę 200-osobową, informatyczną, firma mieści się w powiacie, składkę opłaca pracodawca, praca jest siedząca przy komputerze, średnia wieku około 36 lat, mniej kobiet, więcej mężczyzn. Jakie profilaktyki powinniśmy tutaj zaproponować? I jakie profilaktyki tutaj z klientem na podstawie analizy, na podstawie sytuacji, na podstawie najczęstszych zachorowań w tym zakładzie zostały zaproponowane? Walka z rakiem, czyli profilaktyka onkologiczna w szerokim zakresie, profilaktyka następstw epidemii, bo jest to open space, profilaktyka wad wzroku, no pracują cały czas przy komputerze i wady postawy, no też ze względu na rodzaj i charakter wykonywanej pracy. Tutaj te wszystkie profilaktyki kosztują pracodawcę 65 zł. Tu chciałam, żebyśmy wymienili przynajmniej trzech lekarzy specjalistów, natomiast widzę, że ten czas jest nieubłagany i leci dużo szybciej niż zawsze mi się wydawało. Także nie wiem, czy zdążymy tak szybciutko odpowiedzieć, czy będę musiała po prostu przejść jak najszybciej. Natomiast podstawą i zawsze to, co nam przychodzi w pierwszej kolejności do głowy, to jest onkolog. Ale czy jacyś jeszcze specjaliści przychodzą Wam do głowy? To już podpowiadam możliwie jak najszybciej, żeby uzyskać jakąś odpowiedź. Mamy spokojnie. Już jakieś odpowiedzi. Kasia, spokojnie. Nawet jak 5 minut nam coś dłużej zajmie, to damy radę. Uniesiemy ja to. Się jeszcze, bo widzę, że mimo że szybko mówię, to jeszcze za wolno mówię. Nie, spokojnie, mamy czas, więc moi drodzy, wymień co najmniej trzech lekarzy specjalistów, którzy mogą zdiagnozować choroby onkologiczne. Zapraszamy, możemy. O, proszę, mamy już Jakuba, jeszcze jedna odpowiedź. Zbigniewie, bardzo ważną podałeś specjalizację urolog. Ale jeszcze dwie są potrzebne, żeby były co najmniej trzy. Więc Magdalena też wpisała neurolog, super, to znowu jest jedna potrzeba, piszcie po trzy specjalizacje. O, proszę bardzo, Sylwia dała radę, internista, onkolog, ginekolog, urolog, pięknie. Jeszcze poczekamy na jakieś dwie osoby. Zbigniewie, Magdo, tylko po dwie dodajcie i już będziecie tutaj w grze, że tak powiem. A ja tutaj jeszcze dając Wam chwilę, wiem, że Kasia wszystko musi mieć na czas, spokojnie dodajemy chwilę. Podam wyniki pierwszego pytania. Nagrody powędrują do Jakuba Kurka i Ewy Falińskiej. Szczególnie tu do Ewy prośba, bo my na YouTubie nie mamy możliwości wysyłania Wam wiadomości. Ewo, napisz do nas, do Gazety Ubezpieczeniowej. Tam Dorota, też moja asystentka, w komentarzach stara się Ciebie namierzyć, więc to jest niezbędne, żeby ta nagroda mogła być wysłana. A ja już nie przedłużam. Mamy neurolog, okulista, ginekolog. Dobrze, możesz Kasiu iść dalej, a ja te wyniki sobie tu przejrzę i za moment je podsumujemy. A Ty możesz, Kasiu, już biec dalej z prezentacją. To robię. Dokładnie wygląda to w ten sposób, że tylko czterech lekarzy jest w stanie zdiagnozować problemy o charakterze onkologicznym. I to jest internista, onkolog, ginekolog, urolog.
Także była tam jedna osoba, która wymieniła wszystkie odpowiedzi i to jest po prostu gwiazda dzisiejszego spotkania, bo jest bardzo dobrze przygotowana, tak? Sylwia Wyszkowska, bardzo serdecznie gratuluję. Dlaczego jest to takie ważne? Bo to pokazuje, jak są mądrze skonstruowane nasze programy profilaktyczne. Tylko ci lekarze są w stanie zdiagnozować tą chorobę, więc tylko ci lekarze są dostępni w danej profilaktyce. Tak samo jak profilaktykę wad postawy może zdiagnozować tylko neurolog i ortopeda. Profilaktykę epidemiologiczną tylko internista, kardiolog, neurolog, pulmonolog. No profilaktykę okulistyczną, jak wiadomo, tylko okulista, natomiast co jest ważne? Jeżeli mamy profilaktykę, czyli leczenie, profilaktykę, leczenie i rehabilitację, to tak jak mówiłam w przypadku zakresów ambulatoryjnych, tak samo i przy naszym PPP jest dostęp do lekarzy, którzy są w stanie to zdiagnozować, do wszystkich badań, które są niezbędne, żeby zdiagnozować problemy o charakterze onkologicznym i do pełnego wsparcia, jeżeli do zachorowania dojdzie z powodów onkologicznych. Ale tak samo skonstruowana jest każda inna profilaktyka, czyli na przykład wady wzroku. Jakie problemy możemy mieć ze wzrokiem? Możemy mieć oczywiście problemy takie jak ja, czyli nosić okulary, ale możemy też mieć problemy trochę poważniejsze, czyli potrzebna jest nam diagnostyka pełna w zakresie profilaktyki jaskry lub zaćmy. To są bardzo kosztowne badania i bardzo rozbudowane. Nasza profilaktyka w podstawie zawiera pełną diagnostykę w tym kierunku. Tak samo jeśli chodzi o profilaktykę onkologiczną, tak samo jeśli chodzi o epidemiologiczną, tak samo jeśli chodzi o wady postawy. Czyli mając te cztery profilaktyki, pracodawca może zapewnić nielimitowany dostęp do ginekologa, kardiologa, neurologa, okulisty, onkologa, ortopedy, pulmonologa, urologa, niezbędnych badań laboratoryjnych i wysokiej diagnostyki, która jest niezbędna, aby to zdiagnozować. Natomiast co to fizycznie daje? No oczywiście, mamy zrealizowaną ustawę, także wspaniale. Jesteśmy zgodni z zasadami, dbamy o swoich pracowników. Bardzo dobrze, plus dla nas jako pracodawców. Natomiast co fizycznie to daje pracownikowi i pracodawcy, jeśli chodzi jeszcze o same kwestie techniczne. Wiemy już, że to jest dostęp do lekarzy. Czy to jest wtedy, kiedy mamy chorobę onkologiczną, albo kiedy mamy problemy ze wzrokiem, mam okulary, to idę wtedy sobie do okulisty. Nie, profilaktyka to jest dostęp nielimitowany do regularnych badań. Jeżeli ja jestem przeziębiona, ja idę do internisty, on mi zdiagnozuje, on mi zleci konkretne badania do wykonania i wyniki tych badań go zaniepokoją, on zleci głębszą diagnostykę i wtedy jest w stanie sprawdzić, że coś jest nie w porządku. Jeżeli ja przyjdę już z opiniami onkologicznymi, to będzie za późno. Natomiast jeżeli ja mam nielimitowany dostęp i mogę chodzić zawsze do tych specjalistów, to czy pójdę do internisty, czy do onkologa, czy do onkologa, no to pójdę, jak już mam diagnozę, ale czy pójdę do internisty, czy do ginekologa w trakcie zwykłego korzystania i będę robić standardowe badania, wtedy jesteśmy w stanie to zweryfikować. Jeśli chodzi, chciałam przejść do kolejnego slajdu. Okej. Jeśli chodzi o przykład konkretny, bo ja mieszam trochę teorię i później staram się od razu pokazać praktykę. Jeżeli połączymy nasze profilaktyki z naszym zakresem ambulatoryjnym, tutaj mamy przykłady akurat bursztynowy plus rubinowy plus szmaragdowy, diamentowy, przykładowe składki z założeniem, że profilaktyka kosztuje 65 zł, a bursztynowy akurat w tym przypadku 59. Co to oznacza? Czy to oznacza, że klient będzie musiał zapłacić 65 zł za profilaktykę i 59 zł za pakiet ambulatoryjny? Tutaj miała być animacja, natomiast ze względu na to, że ona się nie wyświetla, to slajdy są po prostu po kolei. Nie, składka, jeśli chodzi o pakiety ambulatoryjne i pakiety pracowniczych programów profilaktycznych się uzupełniają. Dlaczego? Dlatego, że mówiłam, że w zakresie ambulatoryjnym mamy określonych lekarzy i specjalistów, w zakresie pracowniczych programów też mamy nielimitowany dostęp do określonych lekarzy specjalistów, a w Saltusie nigdy nie płacimy dwa razy za tego samego lekarza i to samo badanie. Pakiet diamentowy zawsze zawiera wszystko. Diamentowy plus to jest wszystko plus więcej, więc jeżeli mamy pakiet diamentowy, to najczęściej składka z programem profilaktycznym i bez programów profilaktycznych będzie taka sama.
jak to wygląda dalej i co to wnosi dla pracownika i dla pracodawcy. Mówiłam, że pracowniczy program profilaktyczny to jest medycyna pracy. To jest medycyna pracy, czyli traktujemy to tak samo jak medycynę pracy. Jest to zwolnione z ZUS-u, jest to zwolnione z podatku. To oznacza, że jeżeli do tej pory ubezpieczenie kosztowało 106 zł, mówię tutaj o pakiecie szmaragdowym plus, to w tej chwili to ubezpieczenie pracodawca pokrywa, bo jest to jego obowiązek, 65 zł za pracowniczy program profilaktyczny i jest to jego kosztem, natomiast pracownik, jeżeli chce powiększyć ten pakiet o zakresy ambulatoryjne, to dopłaca tylko 41 zł, więc ubezpieczenie, które do tej pory kosztowało 106, w tej chwili kosztuje 41 zł. Kolejną rzeczą, mówiłam, że w profilaktykach mamy bardzo wysoką diagnostykę. Jeżeli pracodawca decyduje się na pakiet bursztynowy plus dla wszystkich pracowników, w bursztynowym plusie nie było alergologa, w bursztynowym plusie nie było diagnostyki pod tytułem tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny, bo jest to pakiet podstawowy. Natomiast w profilaktyce jest ten zakres, więc jeżeli te dwa zakresy połączymy, pracownik ma dostęp tak naprawdę do dużo szerszego zakresu świadczeń niż wynika to z umowy podstawowej. I jest to jednym z elementów, które uwielbiam najbardziej, bo dzięki temu ludzie, których nie byłoby stać na dostęp do lekarzy, mogą z nich korzystać i nie tylko z nich korzystać w standardzie, tylko przede wszystkim mogą korzystać w pełnym zakresie, więc ta ich profilaktyka i leczenie jest dużo szersze. Kolejne pytanie. Wymień korzyści z posiadania umowy ubezpieczenia grupowego zdrowotnego z pracowniczym programem profilaktycznym. Wymieniłam już kilka, natomiast no, ciekawa jestem, jakie Państwo wychwycili z tych moich słów elementy, które są według Was takie najbardziej korzystne. Ja tutaj się pojawiam i przypominam tym, którzy dopiero tutaj doszli, co tu się dzieje. Moi drodzy, najważniejsze jest to, żebyście mieli prezentację i żeby to zrobić, trzeba wpisać profilaktyka w komentarzu. Teraz mamy konkurs i macie szansę na absolutnie fenomenalne upominki zdrowotne od Saltusa, tylko żeby je dostać, trzeba odpowiedzieć na pytanie, które tu widzicie, jeszcze je powtórzymy dla Was. Wymień korzyści z posiadania umowy ubezpieczenia grupowego zdrowotnego z profilaktycznymi programami, nie, z pracowniczymi programami profilaktycznymi. Ja już się prawie nauczyłam. Prawie się nauczyłam, ale PPP to pamięta każdy, więc jaka korzyść z takiej umowy? Piszcie, co Wam tutaj serce dyktuje jako eksperci. Myślę, że na pewno nie będzie to trudne. Już patrzę, czy coś się nam pojawia. Dobrze, tutaj wymieniacie korzyści jak najbardziej, a jak jeszcze ktoś tak zsumuje te korzyści i napisze więcej, myślę, że tutaj Kasi się to spodoba, bo Kasia jest naszą bardzo twardą jurorką. Jakie są korzyści z posiadania właśnie takiej niezwykłej umowy ubezpieczenia grupowego, ale wzbogaconej o dodatkowe tutaj takie profilaktyczne działania? Co to daje? Piszcie, zapraszam. Kasiu, nie bój się, cały czas konkursowy zostanie zwrócony w Twojej prezentacji, a jak ktoś nie ma jeszcze materiałów, to pamiętajcie, profilaktyka. No i ostatnia już moja prośba, słuchajcie, polubcie tę transmisję, bo my tutaj nieustannie, niezmordowanie edukujemy cały rynek, też pracodawców i żeby im się coś wyświetliło, że coś takiego w ogóle istnieje, to będzie dzięki tym Waszym kciukom w górę. Oczywiście tu sobie gadam, ale nie bez przyczyny, bo odpowiedzi spływają. Ja, Kasiu, Ci je wyświetlę i możemy wybrać trzy osoby, które Twoim zdaniem powinny wygrać. Tak, Zbigniew pisze spokój i bezpieczeństwo. O, Jakub, bardzo konkretnie czysty koszt uzyskania przychodów, tutaj tak biznesowe podejście. Ewa z kolei pisze, że korzyścią jest dostęp do diagnostyki. Ewa, co prawda, tak, profilaktyka z powiązaniem zawodu, niska cena dla pracownika, profilaktyka w służbie diagnostyki. Jakub Kurek, czysty koszt uzyskania przychodu, dostęp do szerokiego zakresu badań lekarzy, dostęp do programów assistance, na przykład darmowa rehabilitacja. I Artur, zdrowi pracownicy, większa efektywność zakładu, profilaktyka zawsze lepsza od leczenia, oszczędność pieniędzy. Moim zdaniem Artur bardzo fajnie to ujął, taki tutaj mój głos, a Tobie, Kasiu, jeszcze Ci powyświetlam, komu Twoim zdaniem nagroda powinna przypaść.
Tak naprawdę to bym prawie wszystkich chciała uhonorować, natomiast się zastanawiam, bo Jakub już wygrał w innej kategorii, to może dajmy szansę innym, Ewa tak samo, natomiast pozostałe osoby bym uhonorowała i wtedy mamy dwie osoby. Mamy jeszcze jedną taką zapasową, trzecią, bo w poprzednim pytaniu tylko pani Sylwia udzieliła prawidłowej odpowiedzi. Dobrze, lecimy dalej. Ja tutaj zsumuję te nasze rzeczy i pod koniec naszego spotkania poinformujemy, kto wygrał. A tutaj Kasiu, oddaję tobie głos i pamiętajcie, polubcie tę transmisję. Wiecie, nie tylko polubcie, ja mam ogromną prośbę, ale też prześlijcie później do swoich pośredników, a do swoich klientów, bo tutaj są i klienci, i pośrednicy, i brokerzy. Im więcej osób tak naprawdę będzie wiedziało, jak działają nasze programy, jak działają ubezpieczenia Saltusa, dlaczego trzeba mieć pracowniczy program profilaktyczny, tym łatwiej będzie nam i sprzedawać, i rozmawiać, i korzystać z tych rozwiązań, także to jest w interesie tak naprawdę nas wszystkich, bo im więcej osób wie, tak naprawdę my niesiemy kaganek oświaty i to do nas należy przekazywanie tej wiedzy i tych informacji. Tu mam wymienione takie w skrócie korzyści, czyli realizacja w 100% ustawy o medycynie pracy, obniżenie kosztów ubezpieczenia, obniżenie absencji, zapewnienie pracownikom nielimitowanego dostępu do lekarzy. Według mnie najważniejsze jest właśnie to, że dzięki pracowniczym programom profilaktycznym, które opłaca pracodawca i jest to pierwsza medycyna pracy taka realna, z której rzeczywiście pracownik może korzystać, mamy dużo większą ilość pracowników, którzy będą objęci tym ubezpieczeniem i jeżeli nie będzie ich stać na nic więcej, to nie zapłacą także ZUS-u ani podatku od tego swojego ubezpieczenia. Plus będą mogli korzystać z dużo szerszej diagnostyki niż w tej chwili jest, bo teraz często się zdarza, że w pakietach na przykład w ogóle nie ma niektórych specjalistów albo nie ma dostępu do jakichś określonych świadczeń. Przypomnienie, czy stanowią koszty uzyskania przychodu? Oczywiście. Czy stanowią przychód dla pracownika? Nie. Czy są opodatkowane dla pracownika? Nie, bo jest to medycyna pracy, tylko mówię, jest to taka realna, konkretna medycyna pracy, z której możemy skorzystać, bo badania wstępne, okresowe, kontrolne nie dają nam takiej możliwości, że dostaniemy potem wynik i możemy z przeziębieniem pójść w sprawie diagnozy do lekarza medycyny pracy. Najważniejsze korzyści z posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Saltusie. Podsumuję, ubezpieczenie dobrane zakresem i konstrukcją do potrzeb i możliwości klienta, co jest bardzo ważne, bo nie wszystkie rozwiązania, które są na rynku, są tak szczegółowo dobrane. Tutaj chciałam szczególnie podziękować Ksenii Kruszewskiej, która jest i lekarzem, i produktowcem, że nasze rozwiązania w ten sposób są skonstruowane, bo dopiero analizując, że tak powiem, oferty rynkowe, mam możliwość porównania, jak dobrze jest dobrane, że mówię, jeżeli mamy specjalistę, to są wszystkie badania, które ten specjalista jest w stanie zlecić. Jeżeli mamy badania, to te badania są w bardzo szerokim zakresie. I jeżeli profilaktyka jest dobrana dla konkretnego klienta, to też ona jest dobrana jeden do jeden do jego potrzeb i do jego możliwości. Pracownicze programy profilaktyczne, które dzisiaj były najważniejszym elementem dzisiejszego spotkania. Bardzo duża liczba placówek, myślę, że w tej chwili chyba największa, 4470 na terenie Polski. Różnorodność placówek, czyli klient może korzystać z NLMedu, LuxMedu, PZU, PolMedu, zawsze może znaleźć dla siebie lekarza. Wielość sposobów zamawiania wizyt, maksymalne zwroty kosztów i to, co najważniejsze, fachowcy, którzy będą Państwu w tym pomagać. Ja serdecznie chciałam zaprosić do kontaktu, jeżeli Państwo już współpracujecie z naszymi RKS-ami i chciałam serdecznie pozdrowić moich koleżanki i kolegów, także Agnieszkę, Martę, Małgosię i z chłopców to Witolda i Daniela, bo to są sami fachowcy, sami specjaliści, także jeżeli ktoś już z nimi pracuje, to oczywiście gratuluję wyboru. Tak samo jeśli chodzi o pośredników, jeżeli pośrednicy mają już swojego RKS-a, to oczywiście do niego trzeba się zgłosić o przygotowanie takiej oferty. Natomiast jeżeli są to osoby, które jeszcze nie współpracowały z nami, a chcą to zmienić, czyli każda osoba, która jest bez pary, oczywiście serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną. Na końcu prezentacji jest kontakt, ja się nie ukrywam, można mnie wszędzie znaleźć, głównie na LinkedInie jestem ze względów zawodowych, na Facebooku jestem bardziej prywatnie, także można mnie tam zobaczyć z trochę innej strony.
Natomiast uważam, że każda sytuacja jest dobra, żeby móc rozmawiać, przekazywać wiedzę. Nie zapali się nikogo, jeżeli samemu się nie płonie. Ja kocham PPP. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż trochę tą miłością moją Państwa zarazić i że to będzie rzeczywiście działało taką metodą kropelkową, że ta miłość się rozejdzie dużo szybciej. I na koniec mam takie trochę humorystyczne, więc będzie jeszcze dodatkowa nagroda specjalna, takie matematyczno-logiczna zagadka, tak? Siedzą cztery żaby na liściu i jedna postanowiła skoczyć. Ile żab zostało? I teraz bardzo proszę o wpisanie szybkich odpowiedzi wśród osób, które najszybciej odpowiedzą prawidłowo, zostaną rozlosowane nagrody. No i oczywiście ewentualnie jest jeszcze czas na pytania i odpowiedzi, natomiast to wiem, że niestety znowu przekroczyłam czas, bo ja liczyłam tylko na swoje wypowiedzi, a nie liczyłam na wszelkie konkursy i odpowiedzi wasze. Kasia, droga, u nas średni czas trwania live'a to jest od 20 do plus minus nieskończoność, oczywiście w granicach wytrzymałości psychicznej naszych widzów, więc tak, więc 30 to tylko taka mediana, a zazwyczaj jest około właśnie od 20 do 40, wszystko jest ok. Siedzą cztery żabki na liściu, jedna postanowiła łaskoczyć. Ile zostało? Czekamy cały czas na odpowiedzi. Zbigniew dość fatalistycznie, albo może właśnie optymistycznie mówi, że zero zostało, ale myślę, że jeszcze poczekamy na inne odpowiedzi. Ewa pisze, że cztery. Czekamy jeszcze, moi drodzy, ile żabek zostało. Tak, matematyka, aktuariat, ubezpieczenia tego potrzebują. I zaraz podsumujemy wszystkie odpowiedzi. Wy widzę cały czas wpisujecie jeszcze profilaktyka i słusznie, bo żaby żabami, a treści z wami powędrują. Jak jeszcze macie jakieś pytanie, to teraz będzie ostatni moment, żeby je zadać. Tam widziałam, było pytanie o wysokość tak naprawdę kosztów tych pakietów z perspektywy pracownika i pracodawcy. Czy jakbyś mogła, Kasiu, ewentualnie wrócić do tego slajdu, gdzie były te pakiety rozrysowane, bo zaraz, żebyśmy... O właśnie, kto tutaj ile płaci, prawda, co płaci pracodawca, co płaci pracownik, żeby to była absolutna jasność, ja już szukam tego komentarza, a cały czas o żabach możecie jeszcze oczywiście pisać. Już tutaj patrzę, czy ja mam komentarz, widziałam od Marty, on był. Koszt pracodawcy to jest 65 zł, w związku z tym mówię tutaj o pakiecie bursztynowym, czyli pracownik dopłaca złotówkę. I każda ten, którą mamy, to jest składka łączna i ta dopłata to jest różnica, która zostaje pracownikowi do dopłacenia. Kosztem pracodawcy jest koszt pracowniczych programów profilaktycznych. No dobrze, mam nadzieję, że to już jest w miarę jasne. Ja jeszcze tutaj wyświetlę. A koszt pracownika przy programach profilaktycznych jest zerowy, jeżeli nie zdecyduje się na pakiet ambulatoryjny. A on jest dowolny. No dobrze. I myślę, że zamkniemy, że jak jeszcze coś tam dla kogoś jest niejasne, to mamy na miarę na końcu na Kasię i Kasia tam na wszystkie pytania jeszcze jest gotowa wraz z zespołem, bo tam jest, tak jak już Kasia pozdrawiała, szereg ludzi, którzy bardzo chętnie wam pomogą, wyjaśnią, odpowiedzą, podyskutują i dojdą do wspólnego mianownika. No dobrze, Kuba jeszcze wpisuje profilaktyka, bardzo dobrze, a my chyba, Kasiu, no to ile, jak z tymi żabami jest? Zostało i w tej chwili na liściu dalej siedzi cztery. Dlaczego? Dlatego, że jedna tylko postanowiła skoczyć, a tego nie zrobiła. Dlatego to jest takie podsumowanie z morałem, kochani, nie bądźcie jak te żaby, nie postanawiajcie, tylko skaczcie i zacznijcie z nami działać. I druga rzecz, która też jeszcze, jeśli chodzi o ten obrazek, pytałam, dlaczego mi marketing zmienił na takie smutne te żaby, bo ja miałam wcześniej uśmiechnięte żaby i dostałam odpowiedź, no jak to dlatego? Bo nie mają ubezpieczenia w Saltusie. Także
nie bądźcie jak te żaby, nie robcie klientom takich smutnych min, dajcie im szansę skorzystania z naszych ubezpieczeń i zapiszcie sobie do mnie numer telefonu, adres mailowy i kontaktujcie się ze mną, a także mówię ze wszystkimi RKS-ami, z którymi do tej pory współpracowaliście, bo to są wspaniali specjaliści. No dobrze, myślę, że to jest bardzo dobra puenta, a ja tutaj jeszcze wyświetlę prawidłowe żabie odpowiedzi. Ewa pisze 4, Ewa już też zresztą była wśród wygranych, więc cały czas utrzymuje mocną pozycję. Artur, tak, wydaje mi się, sprawdzę, też był wśród wygranych, też dobra odpowiedź. Arturze, naprawdę jesteś tutaj, jesteś w pełni zaangażowany, takich widzów potrzebujemy jak ty. Ewa napisała 4 i Ewy jeszcze zdaje się na liściu, Boże, na liściu, ja już naprawdę jestem... Na liście. Tak, na liście, ja już jestem, tak, Ewa Jabłońska. Tak, Ewa dochodzi do naszej listy zwycięzców. Ewo, tam z Dorotą, moją asystentką, się komunikuj, potrzebujemy twojego adresu i my nie postanawiamy, my ci po prostu wyślemy, tak? Więc tak. Dobrze, moi drodzy, to chyba jest na tyle. Profilaktyka, tutaj ktoś z naszych widzów, z was i też uczestników konkursu słusznie zauważył, że profilaktyka jest zawsze lepsza od leczenia dla każdego, więc rozmawiajcie o tym ze swoimi klientami, uświadamiajcie im i liczby, i jak mogą z tego skorzystać, bo w tym temacie to edukacja to podstawa. Chyba się, Kasiu, zgodzisz ze mną, że tutaj po prostu trzeba to zrozumieć, zobaczyć, że narzędzia nie są wcale takie trudne, że są też korzyści finansowe i myślę, że jak się poskłada te wszystkie klocki, to powstanie całkiem fajna, zdrowa układanka. No i dobrze, moi drodzy, to chyba tyle. Kasiu, podziękujemy tutaj naszym widzom. Chciałam podziękować wszystkim, którzy są i tych, których znam, i których nie znam. I serdecznie chciałam podziękować Oli za zaproszenie, za możliwość udziału, wystąpienia w jej programie i za wspaniałą pracę, którą wykonuje od lat, bo ona z tym kagankiem oświaty to już biega od dawna, to dzięki niej wiemy, jakie firmy są na rynku, co robią i jakie są zmiany i jakie są ważne rzeczy, o których powinniśmy wiedzieć. Dzięki, także... Kasiu, bo ja zaraz się zaczerwienię i skoczę do tego stawu jak ta żaba z liścia, więc nie idźmy tą drogą, ale się aż zarumieniłam. Miło mi bardzo i kaganek, a propos kaganka, moi drodzy, pamiętajcie, prezentacja, jak napiszecie profilaktyka w komentarzu, to będzie działało również jeszcze chwilę po transmisji, jeszcze jak jutro będziecie oglądali, czy innego dnia, bo wiem, że wielu z was po prostu ciężko pracuje, obsługuje klientów i dopiero wieczorem nadrabia edukacyjne zaległości, też możecie mieć prezentację, jak piszecie profilaktyka w komentarzu, tak z ogłoszeń. Jak nie polubiliście, polubcie, a teraz no co, wszyscy idziemy do pracy, bo jeszcze wiele ludzi, wiele firm do ubezpieczenia, wiele rozmów o profilaktyce do przeprowadzenia. No a tych, co są może tacy trochę bardziej majątkowi, to zapraszam, we czwartek o 13 będzie ubezpieczeniowy live, ale w tematyce mieszkaniowej, więc majątkowcy, bądźcie z nami o 13 w czwartek. Kasiu, dziękuję,